czy ty się boisz, że mogłoby dojść do tego, że w końcu aktor byłby niepotrzebny? Bałem się tego w szkole, bo już my wtedy wymyślaliśmy takie pomysły, że to się kiedyś wydarzy i że rzeczywiście będzie można zastąpić. Nie zdziwię się, jeśli będą tworzyli filmy, w których rzeczywiście nie będzie już żadnego prawdziwego. Teraz ten rozwój sztucznej inteligencji, co pisze ci wypracowania, no wiem, co odpowiada ci na pytania o świecie, co nawet pisze ci teksty, bo jak tak, możesz pisać i powiedzieć, a napisz mi tekst na temat o Trattorii Maggiolino, tak, koło ulicy Piaseczyńskiej, tak, w stylu gotik, tak, i pisze. No. Jesteś w stanie to opisać, więc jakby... Bo musi być jeden homoseksualista, jeden czarnoskóry, oczywiście, i jeden, tak, Azjata. Również dwie postaci binarne. No tak. I niebinarne. Tak. Ja, I od razu scenariusz do Netflixa.